27 dzień maja, piątek. Bogdan Mazurkiewicz, zapraszam Państwa na wydarzenia. Procesja Bożego Ciała w Bolesławcu. Młodzież z pracowni twórczej ekspresji na scenie forum. Pomagają znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem. Skąd się wziąłem? Skąd wziął się świat? Tuż po południu pod galerię handlową przy ulicy Asnyka podjechało kilka wozów Straży Pożarnej. Przechodnie już wcześniej widzieli kłęby dymu unoszące się nad dachem budowli. Kłęby dymu wydobywały się z dachu. Około godziny 13 pod galerię handlową zaczęły podjeżdżać zastępy Straży Pożarnej. Galeria została zamknięta, a wszystkich ludzi z niej ewakuowano. Zamknięto pobliskie ulice i strażacy natychmiast przystąpili do działania. Pożar ugaszono i nikomu nic się nie stało. Najprawdopodobniej doszło do zaprószenia ognia. Ale nie są jeszcze znane konkretne przyczyny. Domysły dotyczą zarzewia ognia bądź z instalacji elektrycznej, bądź od prac budowlanych. Uroczystość Bożego Ciała przebiegła w Bolesławcu, tak jak w całym kraju, procesjami, które wyruszyły z tutejszych kościołów parafialnych. Ładna pogoda sprzyjała licznemu udziałowi wiernych w procesjach. W uroczystość Bożego Ciała w Bolesławcu wyruszają procesje ze wszystkich kościołów parafialnych. Wierni idą ulicami miasta wraz ze swoimi księżmi, czcząc ciało i krew Chrystusa w Najświętszym Sakramencie umieszczonym w monstrancji. Procesja idzie do czterech ołtarzy przygotowanych przez parafian. Kondukt zatrzymuje się i przy każdym z nich wznoszone są modlitwy. Czytany jest również fragment z Ewangelii. A gdy oni jedli, Jezus wziął chleb i odmówiwszy błogosławieństwo, połamał i dał uczniom mówiąc, bierzcie, jedzcie, to jest ciało moje. Następnie wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał im mówiąc, pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechu. Następnie śpiewane są suplikacje i kapłan błogosławi wiernych monstrancją. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa datuje się na 1246 rok, gdy zaczęto ją obchodzić w belgijskiej diecezji Liège. Dla całego kościoła wprowadzona została kilkadziesiąt lat później. W Polsce powszechne jej obchodzenie datuje się od 1420 roku. W parafii Matki Bożej Nieustającej Pomocy w procesji uczestniczą m.in. członkowie cechu rzemiosł różnych, ubrani w tradycyjne togi i z cechowym sztandarem. To właśnie bowiem w obrębie tej parafii cech rzemiosł różnych ma swoją siedzibę. Procesje zawsze mają uroczysty charakter. Podkreśleniu go służy m.in. obecność orkiestry, która prowadzi śpiew wiernych i towarzyszy elementom liturgicznym. Ale najbardziej wdzięcznym jej elementem są zawsze dzieci, które sypią kwiaty wzdłuż całej trasy procesji. Życie to bajka. Spektakl pod tym tytułem w wykonaniu uczniów Gimnazjum Samorządowego nr 1 obejrzeli młodzi bolesławianie w kinie Forum. To efekt działań pracowni twórczej ekspresji Bolesławieckiego Ośrodka Kultury.
Życie to bajka, która zawsze dobrze się kończy, a jeżeli nie jest dobrze, to znaczy, że to jeszcze nie koniec. Te słowa młodzież z Gimnazjum Samorządowego nr 1 analizowała przez długi czas. W efekcie tych przemyśleń powstał spektakl zatytułowany Życie to bajka, który młodzi ludzie zagrali przed swoimi rówieśnikami na scenie Kina Forum. Lęk, strach, smutek, nienawiść i osamotnienie znalazły ujście na scenie. Przeanalizowano też wszystko, co dobre. Młodzi artyści inspirowali się tekstami Szymborskiej, Andersena, Władysława Sikory czy Katarzyny Miller. Bruno Bettelheim, jeden z najważniejszych psychologów XX wieku, udowadniał, że czytanie bajek ma sens. Są nie tylko odpowiedzią na dziecięcą potrzebę cudowności, ale również pomagają znaleźć odpowiedź na pytanie, kim jestem. Skąd się wziąłem? Skąd wziął się świat? Na to, by zaprezentować się przed publicznością, młodzież z działającej w szkole pracowni twórczej Ekspresji przygotowywała się przez prawie cały rok. Uczniowie pracowali pod kierunkiem Katarzyny Syguły-Wieczorek. Bywa, że w tygodniu poświęcają czas na pracownię twórczej Ekspresji nawet 5-6 godzin w tygodniu. To jest naprawdę bardzo duży wysiłek i bardzo, bardzo dużo pracy i jestem z nich bardzo, bardzo dumna. Na scenie zaprezentowało się 30 osób. Niektórzy działają w pracowni twórczej Ekspresji od lat, inni dołączyli w tym roku. Wspólnie udało im się stworzyć interesujący spektakl pełen artyzmu i ekspresji. Pracownia twórczej Ekspresji prowadzona przez Katarzynę Syguły-Wieczorek w Gimnazjum nr 1 to forma artystycznych zajęć pozalekcyjnych. Powstała 16 lat temu. Uczniowie mogą tam rozwijać swoje pasje teatralne, wokalne czy taneczne. Ten czas w teatrze pozwala im rozwijać się, otwierać swoje serca, otwierać swoje dusze, a przede wszystkim pozwala im na to, by wyjść ze skorupki, by rozwinąć swój talent. Uczestnicząc w zajęciach pracowni twórczej Ekspresji, młodzież wyjeżdża też na sztuki do dużych teatrów. Typem staje się upiorny, twarz mi blednie, włos mi rzednie, psują mi się zęby przednie. Przez upiorność to niestety zniechęcają się kobiety. Wszystko przygotowywali sami, nie tylko spektakl, ale też stroje, scenografię, zadbali o plakaty i o widownię. Życie to bajka. Spektakl pod tym tytułem w wykonaniu uczniów Gimnazjum Samorządowego nr 1 obejrzeli młodzi bolesławianie w Kinie Forum. To efekt działań pracowni twórczej Ekspresji Bolesławieckiego Ośrodka Kultury. 21 maja dwóch bolesławian w wieku 27 i 58 lat dokonało rozboju w jednym z miejskich lokali. Bolesławieccy policjanci zatrzymali obu mężczyzn. Decyzją sądu zostali aresztowani na 3 miesiące. Za rozbój grozić im będą kary więzienia nawet do 12 lat. W środę podczas obrad 13. sesji Rady Gminy Bolesławiec radni jednogłośnie udzielili absolutorium wójtowi gminy Bolesławiec Andrzejowi Dudkowskiemu. Wójt podziękował radnym i sołtysom za owocną współpracę oraz zaznaczył, że realizacja zadań założonych w budżecie gminy możliwa była dzięki wysiłkowi i zaangażowaniu wszystkich współpracowników urzędu i jednostek podległych gminy. Rozegrany został powiatowy turniej lekkoatletyczny klas pierwszych, drugich i trzecich szkół podstawowych. Reprezentacje Bolesławieckiej Szkoły Podstawowej nr 4 zwyciężyły we wszystkich kategoriach wiekowych.
8 czerwca pierwszaki i drugoklasiści wezmą udział w zawodach strefowych w Kowarach. Natomiast reprezentacja trzeciej klasy dzień później wystartuje w zawodach strefowych w Jeleniej Górze. Autor trylogii Galicjanie i Serbowie Jan Bujak spotkał się z bolesławianami w Centrum Orzeł. Do Bolesławca przyjechał na zaproszenie Stowarzyszenia Reemigrantów z Bośni, ich potomków oraz przyjaciół. Spotkanie było okazją do wręczenia Janowi Bujakowi odznaki honorowej srebrnej, zasłużony dla województwa dolnośląskiego. W imieniu władz sejmiku odznaczenie wręczył Kazimierz Huk, wiceprzewodniczący sejmiku. To samo odznaczenie otrzymała kilka dni temu w Legnicy podczas drugich dolnośląskich Dni Pionierów Osadnictwa na Ziemiach Odzyskanych Halina Waniak. Już niebawem wyjeżdżają na wczasy do nadmorskiego Rewala, ale znaleźli sposób, by jeszcze przed wyjazdem spotkać się i pobawić. Seniorzy ze Związku Emerytów i Rencistów bawili się na pikniku. To jeden z tych festynów, na którym każdy jest mile widziany, każdy jest witany i każdy może się dobrze bawić. Jak zawsze wszystkich powitał prezes i główny organizator związkowych imprez, Jan Doktor. Witam Państwa serdecznie na dzisiejszym pierwszym pikniku 2016, które... Na festynie zjawiło się jak zawsze blisko 100 osób. Taka frekwencja dopisuje na każdej imprezie w Związku Emerytów, bo każda gwarantuje dobrą zabawę z dużą dawką humoru. Życzę Państwu miłej, udanej zabawy, a pomoże nam w tym, jak to się mówi, zespół, a to pan Bronek. Nie mogło zabraknąć też pani Bronisławy, która jak zawsze wszystkich witała od serca. Wszystkich ogólnie witam. Życzę dobrej zabawy i dnia takiego pięknego do wieczora, jak jest w tej chwili. To jeszcze, mam jedno miejsce na wczasy na 30 maja. Tutaj takie młode pan jest nie z nami, który to będzie filmował, to może z nami pojechać, nie? No, także tak nie pan się nie obawia, wie pan, jak to się mówi, panie. No to są różne pani, emerytki, ręciskie panie i jeszcze nie doszły, jak to się mówi, ale jadą, nie pan się nie boję, ja z panem pojadę. Po takiej zachęcie miejsce prawie już zajęte, chyba że znajdzie się ktoś, dla kogo lato bez 2 tygodni w Rewalu nie ma sensu, to wtedy można się potargować. Wiceprezydent też zastanawiał się, czy nie pojechać, ale zatrzymał go w Bolesławcu program rewitalizacji. Było w żartach, ale było też i na poważnie. Kornel Filipowicz zachęcał seniorów do aktywnego włączenia się w program i zgłaszania swoich pomysłów na zmiany. Chodzi o to, że będziemy zmieniać naszą przestrzeń, tam gdzie mieszkamy. Będzie można wnioskować o projekty małe, duże, średnie, o place zabaw, o na przykład ławeczkę przed domem. Chodzi o to, żebyście Państwo czuli się obywatelami tego miasta i mam nadzieję, że tak jest. Nad pomysłami seniorzy będą się zastanawiać po pikniku, a sobotnie, popołudnie i wieczór zarezerwowali sobie na taniec, zabawę i biesiadowanie. Wszystko się skończyło, nie pamiętam żadnych dni. Ale wspólnie udaje się zawsze. Zabawa trwa do późnych godzin wieczornych. Dziękuję prezesowi, całemu zarządowi, że zorganizowali dla nas ten film, że się bawimy razem, że spotykamy się razem. Bo tak indywidualnie ja nie wiem, czy nam by się to udawało. Piknik był na tyle udany, że zaczęły padać pytania o to, kiedy będzie następny. Wiadomo już, że w czerwcu festynu nie zaplanowano z uwagi na wczasy. Wyjazd na pierwszy turnus nad morze zaplanowano na 30 maja, a kolejny szykuje się już 12 czerwca. A mieszkańcy Bolesławic też mają już gdzie urządzać większe imprezy biesiadne. Mają bowiem altany i grilla. Ogniska, weekendowe kwiatę. Grillowanie rozkręca się na dobre. Na te większe imprezy zapraszamy. Biesiadne mieszkańcy Bolesławic mają już dobre miejsce. To drewniana altana, która pomieści kilkadziesiąt osób. Mam nadzieję, że pod tą altanką będą sprzedawane losy, jakaś kiełbaska pieczona. Także zapraszam 5 czerwca na Festę Bałkańską.
na godzinę 15. Co na tym festiwalu? Bez wątpienia przyda się też spory grill zamontowany przy altanie, który mieszkańcy już przetestowali, organizując piknik dla najmłodszych z okazji zbliżającego się Dnia Dziecka. Jest też miejsce na przyrządzenie na przykład bałkańskiego kociołka. I to jest też dobry przykład na wykorzystanie środków Funduszu Sołeckiego, bo ten Fundusz Sołecki w zasadzie od początku, kiedy były takie możliwości, był tworzony. To jest na wzór w dużych miastach Funduszu Obywatelskiego, gdzie mieszkańcy mają decydujące zdanie, co w jakiej kolejności chcą we wsi realizować, po to, żeby im się żyło, wypoczywało jak najlepiej. Jeszcze w tym roku wójt zapowiedział powstanie w Bolesławicach boiska, a w kolejce czeka też budowa Domu Ludowego. Nas budowa nowego Domu Ludowego, boisko w tym roku wybudujemy, natomiast zostają drobiazgi. Mamy w zasadzie porobione drogi, jesteśmy przygotowani do budowy kanalizacji dla kolonii Bolesławiec, tylko dzisiaj wielkiego zainteresowania w tym przedmiocie nie ma, ale powiem tak, dokumentacyjnie, finansowo jesteśmy przygotowani to zadanie realizować. Natomiast pozostały rzeczy drobne, te, które mają pomóc dobrze żyć w Bolesławicach, dobrze i aktywnie wypoczywać, integrować się, i tutaj wójt nie będzie wymyślał mieszkańcom, co im jest do tego dobrego życia w Bolesławicach potrzebne. Wójt i rada czekają na pomysły ze strony mieszkańców. I kolejna informacja w temacie pikników i festynów. W sobotę bowiem odbędzie się pierwszy w tym roku festyn parafialny. Na Placu Zamkowym społeczność tamtejszej parafii zorganizuje rodzinny piknik z atrakcjami scenicznymi, kuchennymi oraz loterią fantową z nietypowymi i cennymi nagrodami. Sezon festynowy już się rozpoczął i przed mieszkańcami Bolesławca pojawiają się kolejne okazje do spędzania wolnego czasu w takiej właśnie formie przebywania na świeżym powietrzu. Najbardziej atrakcyjnymi festynami stały się od lat te organizowane przez parafian i księży. Pierwszym w tym roku festynem parafialnym będzie więc piknik na Placu Zamkowym. Jak co roku, również w tym roku odbędzie się festyn parafialny. Proszę powiedzieć, kiedy i co się będzie działo w tym czasie? Witam serdecznie Państwa. Miło mi gościć w Waszych domach przez uprzejmość telewizji lokalnej AzartSat. I chciałbym bardzo serdecznie zaprosić właśnie na 10. jubileuszowy festyn parafialny rodzinny. Ten festyn w najbliższą sobotę, 28 maja, początek o godzinie 14 tutaj na Placu Zamkowym, a jest on związany najpierw ze świętem matki, bo to 26, i ze świętem z Dniem Dziecka, bo pierwszego już po niedzieli. Festyny na Placu Zamkowym mają zawsze charakter rodzinny, więc połączenie tych dwóch okazji znakomicie wpisuje się w te intencje. A do zabawy zaproszeni są wszyscy, nie tylko mieszkańcy z obszaru tej parafii, ale wszyscy bolesławianie i goście spoza miasta. Jak każdy, ale ten jubileuszowy festyn chcemy jakoś mocno podkreślić, stąd też i przygotowania, i różne piękne imprezy, które będą w czasie tego festynu. Między innymi gry, zabawy dla dzieci, także dla dorosłych, występy artystyczne, dzieci i młodzieży z Bolesławieckiego Ośrodka Kultury, ale także z domu, z Młodzieżowego Ośrodka Kultury. Będziemy także gościć tutaj zespół z Wyższego Seminarium Duchownego, klerycki zespół Semen. Na festyn zaplanowano szeroką gamę stoisk z przeróżnymi smakołykami. Począwszy od grilla, pecznicy, pierogów i bigosu, poprzez wojskową grochówkę, a na pizzy i ciastach skończywszy. Będzie też oczywiście loteria fantowa z atrakcyjnymi, cennymi i nietypowymi nagrodami. Ja tylko wspomnę o niektórych, bo to będą i sprzęt AGD, i rower, i biżuteria, ale tutaj chciałem wycieczki, cztery bardzo atrakcyjne wycieczki i w kraju, i za granicę, ale chciałem także powiedzieć o dziś w tym szczególnych w tym roku nagrodach. Będzie trzy talony, czy cztery talony na wizytę u stomatologa.
na usługę za 1000 zł. Czyli to można wiele zrobić dla jego swojego zdrowia w jamie ustnej, ale także dla urody. Prognoza pogody dla Bolesławca na sobotę wygląda znakomicie, więc będzie to sprzyjać zabawie i przebywaniu na świeżym powietrzu. Za chwilę jeszcze prognoza pogody dla Bolesławca na weekend, po niej nasz cykliczny program Metamorfozy. Mija właśnie 15 lat od pierwszej jego emisji, więc dzisiaj Wioletta Juchaniuk zaproponuje wspomnienia z tych lat. Ja już dziękuję Państwu za uwagę, do zobaczenia.